Jestem Akundelar, ostrze włóczni. Jesteśmy protoszami, dziećmi pradawnych bogów. Jesteśmy pierworodnymi i ostatnimi, którzy się ostali. Moje życie za Ajur. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Gam kontra reszta świata. Wracamy po małej przerwie. Gam będzie grał oczywiście ciągle jeszcze w diamentowej lidze. Mamy nadzieję, że już niedługo. Z graczem też z diamentowej ligi Eco Shape. Zobaczymy, nawet nie wiem jaka to rasa. Mapa dobrze znana z poprzednich rozgrywek Gama. No ale zobaczymy. Zamarznięta świątynia. No i ruszyliśmy. Gam. W prawym dolnym roku jest Eco Shape. Zerk, jak widzimy. I przeciwnikiem oczywiście Gam. Zerk niebieski w górnym lewym rogu. Tradycyjnie pozdrowienia graczy. Good luck, have fun. Miłe. No i miejmy nadzieję, że szczere. W końcu to zabawa, tak? Gram przychodzi w gaz, czy będzie zyskiwał tylko jedną dronę więcej? Zobaczmy, nie, gaz. To ciekawe, jeden worek Gram wysłał tak trochę bokiem. Później będzie miał wizję. Obaj zawodnicy mniej więcej tak samo niskę rozrodczą. Z tym, że Eco Shape ma trochę lepsze zaopatrzenie, ale to dlatego, że Gam gaz wcześniej zbudował. Eco Shape robi już Nexta, Gam prawdopodobnie albo będzie robił Roach'e, albo przede wszystkim chodzi o speedy na ringach. Zobaczmy. Tak jest, speed na lingach produkcji, królowa już również. Będzie troszeczkę wcześniej królowa Gama, ale Gam długo głodzi swoich zergów. To nietypowe, Gam bardzo często nawet 3 potrafił budować hatchery w krótkim odstępie czasu. Jaki plan ma? Poszły pierwsze pieski. Ciekawe, Gam spodziewa się z tej strony. Idzie prawą, z jego strony lewą stroną. Patrząc. Gam zatrzymał swoje overlordy mniej więcej w połowie drogi, obserwując w zasadzie dwie główne drogi. Tak, tej trzeciej tu górnej nie jest w stanie iść, ale tą trzecią sam poszedł, więc spróbował zaatakować, wycofał się, zobaczył drugą haczerkę. Gram już ma speedy, więc zaatakował. Przeciwnik nie ma mowy, dopiero je zaczął robić. Tutaj dorwał dwa lingi i szybko je wykończył. Powinien zagryźć szybko, zagryźć. Dosyła następne, co to będzie. Czy uda mu się zniszczyć? Nie, nie uda mu się, to już jest królowa. I tu jest druga królowa. No, a tu mamy Sunka. Ten Sunk uratował tutaj skórę. Zagryzie królową, zagryzie. Niestety nie uda mu się zagryźć. Zagryz. Zagryz, kubany. Zagryz jedną królowę Eco Shape'owi.
Sweep się wybronił, tu trzeba powiedzieć. No nie miał speedów, speedy za chwilę będą, doskoczą, więc... Ale Gam robi, już widzimy Roach'e. I Evolution Chamber chyba. Gdzie będzie? Produkcji nie. Dobra. Dwie królowy u Gamy. Gam zablokował główne wejście. Pilnuje, a tymczasem tą samą drogą na speedach robi kontrę Shape. Ten sam pomysł co Gam miał, tą samą trasę wybrał. No i obejdzie wojsko. Gam już zauważył, więc będzie blokował, ale ma za mało malingów. Dobra, Gam już produkuje Roach'e. No, czy wystarczająco dwie królowe, trzy powinny się obronić w tym przejściu. Śmiało, 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 śmiało. Trzy królowe wystarczą. To nie jest zagrożenie dla trzech królówek. Parę lingów są po prostu bezbronne. Tak jest. Wybronione. Niewielkie straty. Eco Shape ma 25 jednostki produkcyjne, a Gam tylko 19. Również ma większą armię. A to za sprawą haczerki, którą wcześniej wybudował. Natomiast Gam ma małą przewagę w Roach'ach. Eco Chamber robi... Evolution Chamber robi już Shape, więc będzie robił upy. Natomiast Gam stawia. Razy dwa. W dwóch miejscach postawił. Roach już ma Shape. Właśnie może produkować. Próba zaatakowania Gam. Gam blokuje na dwóch haczerkach. Czy to mu pomoże? W zasadzie przyjął pozycję bardzo obronną. Gdyby budował mutalistki, zmasakrowałby Shape'a. No, ale widoczności ma niewiele. Nie zdążył go. Zobaczmy. Tak. Niewiele nie widział, także bez znaczenia. Ale nie podoba mi się, cały czas ma większą... Większe zaopatrzenie ma Shape. No, teraz zaczyna się to wyrównywać, ale jednostek widzimy 7 jednostek, czyli 7 dronek więcej w zbieraniu, więc ekonomicznie. Gam Crispa zaczyna crispować. No to jest fajne, to jest fajne. W końcu jest Zergiem, powinien sobie to ułatwiać. Bardzo często do połowy drogi crisp rozszerzony o wiele przyspiesza kontry lub no, zmasowany atak, prawda? Wcześniej Gam tego tak dużo nie robił, co nieraz w komentarzach o czym mówiłem, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy Gam to wysłuchał, czy oglądał ten mecz swój. Bo był taki jeden mecz, który miał w zasadzie wygrany i w zasadzie ledwo go wygrał, bo właśnie nie miał tego crispa. To wojsko w kontrataku dochodziło za wolno. To nie było przeciwko Zergowi, tylko przeciwko bodajże Terranom. No, ale wracając do tego, widzę, że Gam poprawił się, crispuje. To jest fajna sprawa. Rozszerza tą blamkę. Wprawdzie poprawia także przeciwnikowi, ale pamiętajmy, no mówimy o kontrze, tak? Zyskać przewagę i szybko zaatakować. No to pewne zwycięstwo, nie? Tymczasem Shape już robi trzecią haczerkę. Gam natomiast kończy speedy na Roach'ach. No i zrobił też hydralistki. Tymczasem Shape robi plus jeden do obrony. Rozwala tutaj przejście sobie, skracając drogę, ale Gam zaraz to będzie widział.
Biomasa się fajnie rozprzestrzenia, fajnie to widać, nie? Dobra, ruszę tutaj Ravengerami razem z Zoruchami. Rozwala te kamienie. Nie wiem, czy słusznie, odsłania sobie lewą flankę. Otwierając drogę, no piękną drogę z tu na skróty do Gamowi. Gam ruszy wojo z tego wyjścia. No, fajnie mi kruje Gam już. Widać, że się rozwija. Jak oglądałem jego walkę z mistrzowską, z którymś tam mistrzem, no pięknie widać było już te postępy. Myślenie, no co tu dużo mówić, tu się ćwiczyć trzeba. No i przede wszystkim najważniejszy jest rozdział wojsk. No, próbuję zagryźć mu tą trzecią ekspansję, ale Gam tu odsłonił wojo. Przeciwnik już wie, czym dysponuje. Wie już, że ma hydralistki i Ravengery również. Zasięg robi do hydralistków plus jeden do obrony. Dobrze cofnął wojsko akurat w odpowiednim momencie, który zaatakował. Będzie atak z dwóch stron. Ze strony Shape'a. Gam już widzi to. Jak sobie to poradzi? Jeśli straci tą trzecią ekspansję, to bardzo przeciwnik go, bardzo go cofnie i... Wybroniona w ostatniej sekundzie, proszę Państwa, to było naprawdę ładne. Mogło to przychylić szale znacznie. Pamiętajmy, mamy już 10 ponad minutę, to zwykle w 1 na 1 koniec meczu jest, a tu się zapowiada na niezłą przepychankę. Przeciwnik rusza na prawą flankę. Gam przyczajony, nie będzie go widział z wysokości. Tak, jest, obserwera ma już nawet Shape. Teraz wejdzie mu na plamkę, Gam uderzy z prawej, z lewej, no będzie masakra. Tylko, żeby Gam to dobrze zsynchronizował, żeby dobrze zsynchronizował. Dobry atak, powinien sprawę załatwić, tylko Gam nie kruje, jeśli rozdzieli wojo i je straci. Dobra, Gam broni się jednocześnie przed tam paroma lingami, Gam wchodzi jak masło na trzecią ekspansję. Szybko wraca się Shape, próbuje wrócić. Gam dołącza wojska w środku. Może przechwycić te jednostki lecące na odsiecz. Może przechwycić, choć nie ma wielkiego tego woja, ale przynajmniej zatrzyma przeciwnika przed uratowaniem ekspansji. No niestety, ta ekspansji nie zniszczy. Gam musi się skupić na walce. No mikrowanie ma tu ogromne znaczenie. Lingi do przodu, tak, hydraliski z tyłu. Ravengery. Dobry strzał, sam środek trafił. Nie. Niestety nie trafił. Wycofuje Gam, widząc, że nie ma przewagi. Nie ma przewagi. 45 jednostek roboczych, 3 do 41. Nie rozwalił tej trzeciej ekspansji, nie rozwalił tej haczerki. Sam stracił haczerkę. No tak, nie rzucił tam, nie zrobił transfuzji królową, zajętym mikrowaniem. Myślałem, że ją uratował, stracił ją. No, to zdecydowanie pogorszyło jego sytuację. Choć Shape ma tylko 45 jednostek roboczych. Buduje już, o proszę bardzo, no ciekawa decyzja. Widząc, że Gam już ma hydralistki, on decyduje się mutalistki. Ciekawe, dlaczego go Shape tak robi, no ale zobaczymy. Wiedział, bo przecież widział w ataku, że Gam ma hydralistki. Budowanie mutalistków w tym momencie Gam zakopał lurki, próbuje podciągnąć tutaj, ale ten przeciwnik ma odkrywaczkę. No hydralistki powinny rozwalić te obserwery, jednak tego nie robią. Tu mikrowanie było fajne przez chwilę, ale te hydralistki, gdyby uderzyły w te obserwery, mogłoby to przeważyć szale. Po prostu wojsko to by nie przeszło przez miejsce, w którym by tutaj zakopał Gam lurki. Lury na razie są zakopane po środku, ale dwie lury niczego nie zrobią. Niewielkie straty mogą zadać.
No, jak widzimy, ekonomicznie rozpycha się lepiej szep i ma większą armię. Jak to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądało? No, zanosi się na sporą przewagę już teraz Shape'a. Czyżby błąd tej straty trzeciej haczerki, czy tego expa tutaj tak zaważył? No, tymczasem przeciwnik się rozpycha bezczelnie na wszystkie strony. Wie, że Gam już będzie bronił bazy tutaj. Albo przejmie inicjatywę. Gam, no najbardziej przeszkadzają właśnie te... No i lurki obrywają, no dwa strzały i koniec po lurkach. Bach. A tymczasem Gam broni bazy. Cofnął Bojo. Przeciwnik zaraz zrobi masę mutalistków. I mutalistki z lurkami będą się rozprawiać w bardzo szybkim tempie. Może to nie głupie wcale było. Na początku myślałem, że nie jest, że nie ma to wielkiego sensu, bo Gam miał hydralistki, ale nie miał ich w takich ilościach, które mogłyby powstrzymać dużą armię z prawej, na przykład mutalistki. No ale mniejsza o to, no. Nie, my tu będziemy strategię ustalali. To jest diamentowa liga. To są już praktycznie eksperci. Dużo zależy od szczęścia. A, tu Gam dobrze teraz za mikrofon, pięknie teraz, żeby go zamknął. Otoczyć, otoczyć to wojsko, nie dać mu wycofać. Otoczyć je, otoczyć. O Jezu, kochany, przecież w pięknym stylu go teraz zmasakrował. Jeszcze dwa, trzy strzały. Jeszcze rozwalić te... Już obserwera nie ma, jeszcze obserwera, jeszcze... Nie ma w tej chwili obserwera, atak jest na... wysadzają tą ekspansję. Gam mikruje, rozwal mu tą ekonomię, rozwal mu tą ekonomię. Sytuacja może się zmienić. Przeciwnik ma już tylko 36% pracujących harvesterów, czyli dronów. Inaczej mówiąc, rozwalona jest ekspansja. Gam powinien tutaj widzieć plamkę, więc zaatakuje. Wysuniętą ekspansję, tak, tą, to zmieni postać rzeczy. No widzicie, bardzo wyglądało to groźnie. No pięknie to teraz rozegrał, naprawdę pięknie to rozegrał. Zadał tak straty bolesne, że mamy 22 jednostki, prawie dwukrotnie tyle przewagi pracujących u Gama. To musi kosztować. Przeciwnik wprawdzie ma już, już będzie próbował atakiem powietrznym, już będzie próbował z dużej odległości rozwalać, ale Gam powinien sobie poradzić. Parę hydralistek w szybkim tempie. Pamiętajmy, to gra zerk przeciwko zergowi, więc na plamce mogą się przemieszczać, tylko Gam musiałby poczekać. Zapomniał o krispowaniu. Tutaj krispowanie w tej chwili. Podbiegnięcie szybkie i rozwalenie przeciwnika to jest po prostu moment. No i tak, i pięknie, pięknie. No walgo, tak jest, padają jak muchy. Ten pomysł rozwoju technologicznego nie wyszedł Shape'owi. To była zła decyzja. No, piękne GG. Naprawdę GG. Super Gam, naprawdę. Super to rozegrałeś. Brawo.